W poprzednim filmie pokazałem wam dwumian Newtona, zwany też wzorem dwumiennym lub dwumianowym, który pozwala znaleźć rozwinięcie dowolnej potęgi dwumianu, czyli, takie, czyli rozwinięcie A dodać B do N tej. I wiemy z poprzedniego filmu, że to jest suma od K równego 0 do N. N po K to jest symbol Newtona znany z kombinatoryki, razy A do N minus K. B w potędze K. Taki wzór Wam pokazałem w poprzednim filmie. Wykonaliśmy ćwiczenie polegające na tym, że wstawiliśmy N równe 4 i obliczyliśmy za pomocą tego wzoru rozwinięcie A dodać B do czwartej, gdzie obliczaliśmy te współczynniki z definicji. Teraz Wam pokażę sposób, w jaki można dużo szybciej obliczać te współczynniki. Najpierw Wam, wam pokażę jeden szybki sposób, a potem w drugiej części filmu pokażę Wam. Jeszcze jeden super szybki sposób, ale zacznijmy od tego pierwszego, który jest zwany trójkątem paskala. Trójkąt paskala konstruuje się w ten sposób: zaczynamy od trzech jedynek, następnie kolejne wiersze powstają w ten sposób tego trójkąta, że tutaj dopisujemy zawsze na końcach jedynki, a tutaj dopisujemy sumę. Tych dwóch wyrazów, które tutaj były. No, w następnym kroku postępujemy tak samo, czyli znowu dopisujemy jedynki. No, i tutaj dopisujemy sumę. 1 plus 2 to jest 3. 2 dodać 1 to jest 3. I tutaj dopisujemy jedynkę. No dobrze, a co to ma wspólnego z tym wzorem? Otóż, zauważcie, że te współczynniki, które tutaj są, to są współczynniki, które w poprzednim filmie już znaleźliśmy. I tak, to co tutaj mamy, to jest rozwinięcie a dodać b do pierwszej. Kolejne współczynniki to jest 1 i 1, bo po prostu to jest a plus b. Teraz. Następna linijka to jest a dodać b do kwadratu. Bo to jest a dodać 2. To jest a kwadrat, dodać 2a razy b, dodać b kwadrat. To pamiętacie z poprzedniego filmu. I te współczynniki, które tutaj są, to są po kolei te współczynniki, które występują tutaj. Kolejność jest taka, jak w tej sumie. Czyli k zmienia się od 0 do n. W tym wypadku n jest równe 2. I mamy i po kolei tutaj, z, zmniejszamy potęgę przy a... A zwiększamy potęgę przy B. Czyli w pierwszym współczynniku dla k równego 0 mamy A w potędze 2, B w potędze 0. Potem mamy A w potędze 1, B w potędze 1, i na końcu mamy B w potędze 2. Tak samo jest dla A dodać B do trzeciej. Tak, które to jest reprezentowane przez trzecią linijkę tutaj w tym trójkącie. Czyli będziemy mieli A do trzeciej dodać. 3, no bo tutaj mamy 3, teraz zmniejszamy potęgę przy a, czyli będziemy mieli a kwadrat, zwiększamy przy b. W następnym kroku znowu mamy trójkę, bo tu jest trójka, i teraz znowu zmniejszamy potęgę przy a, czyli będzie a do pierwszej, zwiększamy przy b, czyli będzie b do kwadratu, no i na końcu mamy jedynkę, czyli b do trzeciej. Czyli reguła jest prosta. Suma wykładników, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, zawsze jest równa n, w tym wypadku 3. No to teraz przypomnijmy sobie, jak to było, no, czy dla A dodać B do czwartej, tak no, do następny to będzie A dodać B do czwartej, to musimy przedłużyć nasz trójkąt tutaj, czyli mamy znowu jedynkę, tutaj będzie 4, 3 dodać 3 to będzie 6, 3 dodać 1 to jest 4. No i tutaj mamy znowu jedynkę. Ja może teraz to dopiszę po prostu tutaj, te współczynniki. Czyli mamy 1 razy a do czwartej w tym wypadku, 4 razy a do trzeciej b, 6 razy a kwadrat b kwadrat, 4 razy a razy b do trzeciej, no i 1 razy b do czwartej. I to jest ten wzór, który wyliczyliśmy sobie w poprzednim filmie, Korzystając z dwumianu Newtona, tylko że tam obliczaliśmy te współczynniki jako po prostu n silnia dzielone przez k silnia razy n minus k silnia. Widać, że ta metoda jest dużo szybsza. Pamiętacie, jak się napracowaliśmy w poprzednim filmie? No i tutaj łatwo można zobaczyć, że to się szybko liczy, na przykład dla n równego 5. No bo dla n równego 5, no to będziemy mieli tak. Tutaj znowu 1 plus 1 to jest. 1 plus 4 to jest 5, 4 plus 6 to jest 10, 6 dodać 4 to będzie znowu 10, 4 dodać 1 to jest 5, i tutaj mamy znowu 1. No więc znowu mogę dopisać tutaj jeszcze innym kolorem, że to będzie tak, czyli mamy a dodać b do potęgi piątej, to będzie tak, 1 razy a do potęgi piątej, 5 razy a do czwartej zmniejszamy wykładnik przy a zwiększamy przy b czyli mamy b do pierwszej potem mamy a do trzeciej b do kwadratu potem mamy a do kwadratu b do trzeciej a razy b do czwartej i na końcu mamy b do piątej Widzicie zatem że ten trójkąt Paskala pozwala nam bardzo szybko Obliczać po prostu te współczynniki dwumienne, czyli te wartości tego symbolu Newtona, po kolei dla kolejnych liczb naturalnych. No i moglibyśmy to przedłużać, dojść nie wiem, do n równego 7, 8, 9, nawet 10. Oczywiście te liczby tutaj będą rosły. Trzeba coraz bardziej uważać, żeby się nie pomylić przy dodawaniu. No jak się gdzieś pomylimy w którymś rzędzie, to potem wszystkie kolejne będą już zawierały ten, ten błąd. Ja Wam pokażę za chwilę jeszcze szybszą metodę, jeszcze bardziej wydajną metodę obliczania tych, tych współczynników dwumianowych, yy, którą niektórzy stosują, i ona pozwala nam obliczyć od razu ten, który, ten, to rozwinięcie, które nas interesuje. Tutaj, tak naprawdę, żeby obliczyć yy, np. A dodać B do dziesiątej, no to będziemy musieli obliczyć wszystkie po kolei od 1 aż do 10. Tak. No dobrze, no to pokażę Wam jeszcze tę szybszą metodę. Musimy zrobić sobie trochę miejsca. Dobra, mamy miejsce, to teraz pokażę Wam tę super szybką metodę na konkretnym przykładzie. Powiedzmy, że chcę obliczyć x dodać y do potęgi dziesiątej. No tym razem zamiast a plus b wziąłem xy po to, żeby się nie przywiązywać do jakichś konkretnych oznaczeń. No więc to wiemy ze wzoru. Na dwumian Newtona, że to jest suma od k równego 0 do 10. No i tutaj mamy 10 po k razy x do potęgi 10 minus k, y do potęgi k. Ok. No i na czym polega nasza metoda? Po pierwsze, zastanówmy się, ile składników ma ta suma. No, K zmienia się od 0 do 10. Ile jest liczb od 0 do 10? To mamy 0, 1, 2 i tak dalej, aż do 10, czyli 11 składników. Będzie 11 składników, ponumerujmy je, wypiszmy sobie 11 kolejnych liczb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Dobrze. Teraz Jakie będą potęgi x w każdym składniku? No w pierwszym składniku mamy x do dziesiątej. Potem mamy x do dziewiątej. Bo tak jak w tym wzorze, potęgi x cały czas maleją. Tak? Czyli mamy potem x do ósmej, x do siódmej, x do szóstej, x do piątej, x do czwartej, x do trzeciej, x do drugiej x do pierwszej, no i na końcu mam x do zerowej, no to na razie to pominę. I dopiszę teraz współczynniki y. Czyli w pierwszym mamy y do, do zerowej, potem mamy y do pierwszej, później mamy y do drugiej, potem mamy y do trzeciej, y do czwartej, Cały czas suma wykładników jest równa 10, tak? Jak zawsze: y do 5, y do 6, y do 7, y do 8 i na końcu mamy y do 9. Tak naprawdę tu jest koniec, tu jest y do 10. Dobrze. Może ja tutaj sobie zrobię to w formie takiej tabelki. Czyli będziemy mieli takie składniki. I teraz wiemy, jakie są te y, współczynniki X w odpowiedniej potędze oraz Y w odpowiedniej potędze, a obliczyć musimy te współczynniki. No i metoda jest prosta. Wiemy, że wiemy, że pierwszy współczynnik jest zawsze równy 1. Tak, czyli tutaj mamy jedynkę. Teraz, żeby obliczyć drugi, to postąpimy w ten sposób. Bierzemy wykładnik tego poprzedniego, mnożymy przez jego współczynnik i dzielimy przez jego numer. Czyli w tym wypadku to będzie po prostu 10. Tak? Bo wykładnik mnożymy przez współczynnik, dzielimy przez numer. 10 razy 1 dzielone przez 1. Ok. Aby obliczyć współczynnik przy tym jedno, jednomianie, no to musimy znowu wziąć wykładnik przy x tego poprzedniego, pomnożyć przez jego współczynnik, czyli będziemy mieli 9 razy 10 i dzielimy przez jego numer, czyli dzielimy przez 2. Tak, czyli patrzymy na wykładnik przy x, mnożymy ten wykładnik przez jego współczynnik, który obliczyliśmy w poprzednim kroku i dzielimy przez numer, czyli przez dwójkę. No dobrze. Jedziemy dalej. Aha, ale nie, nie obliczyłem ile to jest. 9 razy 10 przez 2. 10 przez 2 to jest 5, 9 razy 5 to jest 45. Czyli mamy współczynnik, jest równy 45. No i znowu, żeby obliczyć współczynnik, który tutaj będzie, no to musimy wziąć wykładnik tego poprzedniego, czyli 8, pomnożyć przez jego współczynnik, czyli 45, czyli będziemy mieli 8 razy 45, dzielone przez jego numer, czyli przez 3. 45 się dzieli przez 3 i to jest 15. 8 razy 15 to jest 120. Dobrze. I dalej powtarzamy cały czas ten sam algorytm. Czyli żeby obliczyć ten współczynnik, no to bierzemy wykładnik x, czyli 7, Mnożymy przez jego współczynnik, czyli przez 120 i dzielimy przez jego numer, czyli przez 4. 120 podzielić na 4 to jest 30 7 razy 30 to jest 210. Ok jedziemy dalej. Znowu wykładnik przy X to jest 6. Mnożymy przez współczynnik, który obliczyliśmy w poprzednim kroku, czyli 210. I dzielimy przez numer, czyli przez 5. 210 się dzieli przez 5, i to będzie, to będzie 42. Tak? 6 razy 42, 6 razy 40 to jest 240, 6 razy 2, 12 to jest 252. 252. No i może, moglibyśmy dalej liczyć te współczynniki tutaj. Ale przypomnijcie sobie, że mamy tutaj tę symetrię, o której mówiłem, zarówno w pierwszym, jak i w drugim filmie o dwumianie Newtona. Czyli wiemy, że ten współczynnik, który tutaj jest, będzie taki sam jak tutaj. Czyli tutaj będzie znowu 210, tutaj będzie 120, tak? tutaj będzie, tam było 45, no to tutaj będzie znowu 10 i na końcu będzie 1. Wiemy, że te współczynniki, że tutaj mamy pewną symetrię, że współczynnik np. przy x do 9 razy y jest taki sam jak współczynnik przy x razy y do 9. Czyli ostatecznie możemy napisać nasz wzór, że x plus y do 10, czyli to co tutaj było, to jest, to jest tak, to jest x do 10, dodać 10x do 9 razy y, dodać 45. Po prostu przepisuję ten współczynnik razy, razy ten jednomian. x do 8y kwadrat. Dodać 120 razy x do 7 razy y do trzeciej, Dodać 210 x do 6 razy y do 4. Dodać 252 x do 5, razy y do 5, dodać, no i tak dalej, muszę przepisać znowu te współczynniki, które tutaj mam, ale nie mam już więcej miejsca. No, a to jest bardzo proste ćwiczenie, które możecie dokończyć sobie sami w domu. Po prostu przepisać to, a także możecie sobie, możecie się zastanowić, dlaczego to właściwie działa. No i mam nadzieję, że, że doceniacie. Jak szybko udało nam się, jak mało liczenia wymagało, obliczenie x plus 10 plus y do dziesiątej. Gdybyśmy robili to tą metodą, która była w pierwszym filmie, którą pokazałem w pierwszym filmie, no to zajęłoby no to nam cały dzień. Gdybyśmy rysowali trójkąt Pascala, no to pewnie zajęłoby to na, nie wiem, 15-20 minut, no i łatwo byłoby się gdzieś pomylić. No a ta metoda, jak widzicie, jest bardzo efektywna. Bardzo szybko znaleźliśmy to rozwinięcie. Dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i że Wam się to kiedyś przyda.